Siema, witajcie w kolejnym imponującym, zajebistym, ambitnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to naprawdę wyjątkowy, olbrzymio mądry i pouczający filmik, ponieważ wybieram się na wakacje z moimi simami. A właściwie z Nikiem, ale to ponieważ resztę tej rodziny mam głęboko w dupie. No i motyw przewodni tego odcinka jest taki, że wybieram się na wakacje w Simsach, ponieważ w życiu realnym mnie na nie nie stać. Tak, spędzam mój urlop w domu. W domu, kurde, no. Nie stać mnie na żaden wyjazd i w ogóle... Nie wiem, zamiast cieszyć się z tego, że mam urlop, dostaję coraz większej frustracji pod tytułem nie rozumiem, jak żyć w tym kraju. W sensie, no kurde, no dostajesz tą wypłatę i w moim przypadku wygląda to tak. Opłacić ten raty, opłacić abonamenty, pójdziesz dwa razy do sklepu na większe zakupy, zatankujesz dwa razy samochód i nie masz już totalnie pitosów. I zastanawiam się, czy problem polega tylko u mnie, czy wy też tak macie? Ja naprawdę podziwiam ludzi, którzy potrafią sobie, nie wiem, zaoszczędzić hajs, wyjechać na jakieś wakacje za granicę, albo w ogóle już łeb nie rozwala, jak widzę ludzi, którzy na przykład kupują za żywą gotówkę jakąś drogą elektronikę w sklepie typu, nie wiem, Media Expert. Jak wy to robicie? A najbardziej dobija mnie to, że ja mieszkam w domu z moimi rodzicami plus z moim chłopakiem. Więc najprawdopodobniej, jeżeli ja bym miała liczyć na moją wypłatę, tak jakby tylko i wyłącznie na swoje potrzeby plus na przykład opłacenie mieszkania czy cokolwiek, to bym prawdopodobnie zdechła gdzieś w kącie. Tak. Dobra, już wyżygałam te swoje emocje, także może powróćmy do meritum, czyli nie pieprzymy dzisiaj o moim życiu, tylko o symulacji życia, w której możemy robić to, co chcemy. Ja aktualnie chcę sobie wyjechać na wakacje, ale to nie będą moje wymarzone wakacje, tylko Nika Alto, ponieważ jak wcześniej pamiętacie, ostatnio udostępniłam na moim kanale taki cudowny filmik pod tytułem, że sobie ściągnęłam jakieś mody z internetu i w ogóle olśniło mnie. W sensie ja wam pewnie chyba kiedyś to już mówiłam. Albo nie. Nie wiem. W każdym razie Nick Alto jest stylizowany w Sims 3 na tak jakby członka jakiejś mafii. No i rzeczywiście takiej włoskiej mafii. No tak trochę po mordzie widać, że to taki gruby, szemrany typ. Więc wyjedziemy sobie na wakacje, a i owszem. Ale trochę popsujemy innym renomę. I nerwy. Bo co? Mogę, nie? Więc sobie wyjedziemy na wakacje z Giverą. Jestem ciekawa, czy w ten właśnie sposób sobie zbuguję tą całą grę, czy nie? Nie wiem. Dobra, bierzemy sobie naszego przyjaciela Gnata. Ej, w ogóle to chyba w Saints Row'ie był, no. Chyba był sklep, mój przyjaciel Gnat, no. No. Chyba było. Dobra, mam w dupie. I w ogóle on se sam pojedzie, ponieważ no z Witą to on ma już naprawdę niewiele wspólnego, ponieważ ona figuruje wobec niego jako jego była żona i chyba nie mają zbyt takich ciekawych relacji, no nie za bardzo. A jego nowa żonka też już jest troszeczkę zużyta przez los, bo urodziła mu bachora i w ogóle no, to też tak jakby no, przy okazji Nick może sobie znaleźć jakąś nową wakacyjną miłość, jak pamiętnika z wakacji. Boże, on jest gruby, ale on jest tłusty, ale on jest obleśny. Co to jest? Ale to nie jest przecież ta, jak ona ma lola. To nie jest trola. Jakaś inna jeszcze lambadziara. Jestem ciekawa, czy mogę go jeszcze bardziej rostyć, by the way. Ponieważ chyba ktoś z nich miał... On taki żółciutki jest ten eliksir i on się nazywa gruba ryba, coś takiego. Mam nadzieję, że to szybko znajdę, ponieważ zaczynam się już powoli irytować. Dlaczego on ma w ogóle jakiegoś szytulaka bachora? Kto ma ten eliksir gruba ryba? Proszę się przyznać. Ona praktycznie w ogóle nie ma eliksirów.
Ta w ogóle ma kont... Pianino ma! Jezus Maria. Nie mamy tej grubej ryby. Chyba. Chyba na P. No i co teraz? Nie da się jakoś go roztyć. Niezgody, silne niezgody, dopalacz, umiejętność. Dobra, to przed tymi wakacjami jeszcze wybierzemy się do eliksirowni po eliksiry. Tylko po to, żeby sprawdzić, jak Janusz, tak przeze mnie przeszczony Janusz, w sensie Nick Alto, może być gruby. Taki prawdziwy Janusz na wakacjach wtedy będzie. Jezu, długo jeszcze do tego gówna. Dziękuję. Very, very thank you, baby. Jezu, jak mnie ta gra dobija pod kątem wczytywania się tego wszystkiego, halo? Jezu, jeszcze jakaś muza tutaj mi wali prosto w ryj. Wyłącz. Dobry panie. Poproszę milion McDonaldów. Muszę się rozstyć. Proszę, powiedzcie mi, że możecie mi takie coś zaoferować. Wściekłych pszczół. Ej, chyba nie mamy tego w naszej kolekcji. Bulion gwiazdorstwa. Ej, to chyba rzeczywiście wzmocnienia życzeń? Ej, chyba rzeczywiście mam jakieś nowe eliksiry. Wtedy właśnie na tym odcinku, gdzie testowałam te mody, to chyba nie miałam tego. Czy bulion gwiazdorstwa naprawdę istnieje? The Sims 3? Bez modów? Nie wiem, teraz sobie zadaję jakieś głupie pytanie. Ponieważ ja o tej grze nic nie wiem. Grałam już w nią chyba z 3 miesiące, a jak przychodzi co do czego, to ja gówno wiem. No i nie roztyję go, no w dupę. A jest tutaj może też może nam się przydać. No i co, muszę znowu wykupywać wszystko z tej listy, żeby może łaskawie to się zaczytało. No zachciało mi się jakiegoś gówna, zamiast od razu jechać na wakacje, to ja kombinuję jak koń pod górkę. Dobra, chyba już wszystko wziąłem z tego sklepiku. Proszę o reset wszystkich możliwości. Silnej rozkoszy, oświecenia. Kosmitopreczku. Jakieś tu nowe rzeczy ogólnie są. Naprawdę. Mam wrażenie, że tego kosmity precz też nie było. Muszę chyba sobie odświeżyć wiedzę o tym modzie. No i dupa, nie roztyję go. Swój nieskod. Nie. To nie. Nie. Ciekłych pszczół. No i co? No i gówno. Znaczy on się zna w ogóle na tym? To chyba nie powinno być trudne. Nie, dlaczego ja to robię sobie? Po co w ogóle komukolwiek taka wiedza na temat eliksiru, otyłości? Czekajcie, ja tu mam lepszy eliksir otyłości. Pierdzielę się tych żelek. One są na pewno, w końcu to są żelki. Ale to są fajne żelki, bo one są owocami, bo rosną na drzewku, więc teoretycznie nie powinny być kaloryczne. Pytanie, jak jest w praktyce. No i co możemy robić? Znasz jakiś eliksir ziołu? Alu. A tu mamy w ogóle. Kurde, jakie to jest ciężkie wszystko w tej trójcy. Opsi. To się chyba nie... Oj. Oj! 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 To coś mi nie pykło. Kup. Nie ma. Dobra, roztyję się na wakacjach na pewno. I czekaj. Mordix. Albo może najpierw sobie wystąpię jeszcze. Zaróbmy sobie na te wakacje. Kupić obiekt, to nas zwiększa. To on... Do niego to tak pasuje, tylko grubasa przebrzydłego. Okej, to on wystąpi, zarobi hajs i przy okazji... Dobra, to mu się zrestartują chyba te wszystkie potrzeby, jak będzie na wakacjach. Gdzie to było? Nieruchomości, podróże... Podróżuj, tak! Podróżuj, baby.
Baby, baby. Baby, baby. Podróżujemy, ale mamy hajsu. Dobra, cicho, nie narzekaj, że jesteś głodny. Nie, możemy tylko na 3 dni. Kurde. Sama. Sam. Mam nadzieję, że tego młota zdobędziemy, tego kilofa, tą pałę taką do bicia tych dużych kamieni. Dlatego właśnie, po pierwsze, wybieram się do Chin właśnie, zważywszy na to, że jeszcze nie byliśmy tam razem. A po drugie, z czego mnie mój mózg nie zawodzi, to tam właśnie jest do zdobycia ta pała. Tylko pytanie, czy my to w ogóle w ciągu 3 dni zdobędziemy. Myślę, że są bardzo słabe predyspozycje co do tego, także fajnie. Jezu, ta gra mi się każe znać na rybach. Płotka. Płotka jest chyba mała. O, mroczna jaskinia. No to chyba to węgorz. No węgorza to jeszcze kojarzę, tylko że ja go nie widzę, bo jestem ślepa ogólnie. Które to... A, tu jest węgorz, tylko on taki jest... Węgorz origami. Koral. Koral, co są ogólnie korale? A które to jest mózgowiec według was? To trudne pytania mi zadaje ta dupa. Nie mogę znaleźć korala mózg. Tuńczyk. Tuńczyk to będzie to na stówę. No jak to nie? To niby to jest tuńczyk według was. O, coś. Koral słup. Głazy narożne, ale fajne. Ustniczek. To chyba tu do oddychania to będzie, czy to jakaś ryba. Pewnie znowu jakaś ryba, no. Trio rozgwiazd. O, jesteśmy, ale szybko. Cing, ciang, ciąg. Ale ładnie. Dobra, 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 już nie zesraj się. Ok, dzięki. To jest nasza bazu. No i oczywiście potrzeby mu się odświeżyły. Jest genialnie, generalnie. Szukaj przygód. Porozmawiaj z imieniem XX i Xiaomi. Xiaomi, dawaj z Xiaomi. To on chce odwiedzić ogród w mędrce, ale po co? Dobra, w sumie. Ukończyć kierunek na studiach, okej. Okay. Mogę ci to skreślić. To chyba też już jest mało aktualne. Dobra, ja tu chcę przygody. Ja chcę przygody. Odzyskaj antyczny relikt, spoko. Ej, ja właśnie chcę zbugować grę. Kamienny klucz. O, ale na przykład, nie wiem, nieś broń. Strzel. Halo. Co? Może w ogóle ktoś tutaj zginąć na wakacjach? Może. Ej, ale dalej mam aktywną w ogóle tą misję XD. Dobra, to idziemy. Zastrzyk adrenaliny, spuść parę, to chyba według tego pistoletu. Wow. Ale jazz. Niesamowite. Próba się, chodź tu. Aha, chyba tutaj musimy nastąpić se. Ole Boyerson. A czekajcie, a tutaj przypadkiem nie ma tego? Jest. Dlaczego mamy tutaj... Czemu tutaj jest tylko jeden sklepik? Niedobrze, no. Odwiedź targ. Chyba, że w tym targu mieści się wszystko. Poczekajcie. Ja to zaraz ogarnę. A, bo to jest takie wszystko, taki miszmasz. I tu chyba mamy żarcie, dobra. Musisz spróbować wszystkiego, co tutaj dają. Pizzę nawet. Pff, ser duński. Co tu macie najdroższego? Borówka? Nawet tańsze od trufli? Chińska przekąska. Tutaj trochę mi się za dużo wzięło. Aha, i my tego nie jemy tutaj, tylko po prostu sobie kupiliśmy tak jakby na wynos, ale bez sensu. Nie pamiętam, czy się jedzenie może psuć w plecaku. Myślę, że tak. No cóż, musisz zjeść takie 5 porcji. Musisz się nazierać przed wielką podróżą. Albo nie. Dobra, schodź tutaj, jak się nazierasz. Per, pe, pe, per, pe, pe. Per, pe, 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 pe. Ole, wpadłam na genialny plan, poczekajcie. Ole, będzie jazz. Ja wam obiecuję, poczekaj, podejdź tu szybko do tej...
Jezu, to może być twoja przyszła żona. No, takie same gabaryty jak ty prawie, ale nie mam na nią już inny plan. Ona będzie naszym suspektem. Dobrze? To dobre słowo? Chodzi mi o ofiarę. Czy ofiara to suspekt? Nie. Victim? Mój angielski, ratunku! Poczekaj. Dobra, masz tego gdzieś Glocka przy sobie? Tą klamkę! Nieś broń. Okej, i se strzelimy do kogoś. Jaki mamy zasięg? Ej, słaby w sumie. Nie mogę się tym poruszać? Ej, nie mamy żadnego sima w zasięgu. Nie, już dobrze. Urła. A, tutaj mamy kogoś. Dobra, to se podejdź tu. I se teraz weź szczel. Dobrze. Meble strzeliłam? Jezu, oni się zakochali. Dyłobuz kocha najbardziej. No przykro mi, sweetheart. Jej! Czy ona zemdlała po prostu? Ona po prostu zemdlała. Ej, pijaczko. Btf. Nie mogę jej udupcić. No, a mogę tego kasjera? Na pewno mogę. Jak mogłam tego, co mi daje misję. O kurde, zamknięte drzwi. Muszę tam wleść. Muszę się tam prześlizgnąć. Halo, co jest? Halo. No podejdź tu. O. O, w końcu! Tak. Tak, to jest my chance. O. Czekaj, tu tutaj musisz chyba podejść. Strzel. Take a shot. Simowie, którzy zginą po jego śmierci, zostaną uwięzieni pomiędzy światami. Miasto będzie pełne martwych ciał. A, czyli jednak twórca tego moda przewidział taką sytuację. Nie wiem, chyba nie. Nie, myślałam, że to się ogólnie zbuguje, że gra się zesra, tak doznał takiego szoku i takiego. Co się tu właśnie stało? A jak wszyscy wszystko wiedzą, to tam. No i tyle zmarnowałam, kurde, potencjału na odcinek. Najpierw próbowałam tego grubasa rozstać, a potem spędziłam tyle czasu na gównie. No i raczej na pewno chyba nie zdobędę tego młota. Dobra, zbieraj w ogóle jak tam twoje potrzeby. Ej, spoko. Gruby, dajesz. Jeszcze gruby się kurde tutaj w sumie sprawności fizycznej nabawi dzięki temu, że tak skacze, więc mi się to trochę nie podoba. Widzicie, to jest to samo co w sklepie. Pisze pchać, a ja ciągnę i tutaj jest tak samo. Popchnij. Jeszcze raz. Okej. Dobra. O. Nie pociągnij, no. Nie. Popchnij. Yeah. Dobrze pchasz, mordo. Dobra, już starczy. Dobra, już nie popisuj się swoją umiejętnością pchania, dobrze? Nastąp. Cały czas tutaj zerkam, czy przypadkiem nie ma jakichś ukrytych lokacji. Ale póki co chyba się nie zapowiada. Jezu, będziemy nurkować tym grubasem. Badaj, dawaj, Mordix. 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 A, mamy tą gwiazdę. Dobra, namocz. Nie, nie namocz się, badaj. Kurde, źle, przepraszam, nie. On w ogóle nie lubi wody? O, biedny. Nawet nie wiedziałam, boi się wody. W sumie świetnie sobie radzi, jak na osobę, która boi się wody. Jesteś mało przekonujący. To tak szybko? Już? Wszystko? Tak? Lipa. Lipa. No dobra. To wyłazimy. To pytanie, czy teraz mamy komu to oddać? I raczej nie widzę takiej możliwości.
Trochę coś zbugowałam. Też nie. Po prostu mi się zaliczyło, to jeszcze lepiej. Mogę szukać nowych przygód? Mogę. To jadę. Jadę, 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 jadę. Ten, kurde, jak pichta. Nie, naprawdę boję się, że on skubi tego brzucha. To jest bardzo przykre, ponieważ no, brzuchol Nika Alto jest strasznie ikoniczny. Zbierz tyle metali. Boże, kochany. Będziemy na koncercie Metaliki? Podnieś. No ale grzebanina w gównie. No dobra, no skoro trza, to trza. Dobrze, chociaż ta mapka jest o tyle łaskawa, że pokazuje, gdzie aktualnie się co znajduje, bo gdybym tak miała na piechotę tego szukać, by mnie chyba szlak jasny trafił, piorun i w ogóle wszystko naraz. A, właśnie. Nie czytam znowu powiadomień, teraz tak właśnie patrzę na to powiadomienie, że Janusz, ale to jest żałobie, ponieważ umarła ten Xiaomi. Zawsze pozostaje w jego wspomnieniach. Morderca, ale jaki sentymentalny, posłuchajcie, to trzeba mieć żądra jednak. Dostarcz metal. Dostarcz metal, metal tazo. Tak? Dobrze? Wiesz, tyle śmieciowych reliktów. Aha, jak mam tu zrobić? Chyba mi się nie chce, wiesz. Bordo, pójdę po prostu do sklepu. Myślę, że tak będzie prościej dla nas wszystkich. Czy tu jest sklep z reliktami? To wygląda jak biblioteka. To wygląda jak sklep z reliktami. Dobra, może macie jakieś gówno dla mnie. Nikal to lubi gówno, uwierzcie. Halo? Pęknięta misa. Chyba coś takiego pyknie. Nie? No to w końcu relikty pospolite czy śmieciowe? O, zdecydujcie się. Muszę wysłać trochę starożytnej ceramiki do szklarza. To się chyba nie zrozumieliśmy. Nie wiem. Dobra, na wszelki wypadek chyba kupię wszystko. Że coś się nada z tego gówna. Dobra, no myślę, że coś mamy. No super. Pewnie mi zajuma ten relikt wart 3000 simoleonów. Mogę się założyć na 1000%. Halo. Proszę mnie obsłużyć. O, panie gołoklatesie. Proponuj papierosa. Nie chcesz? To nie. A? Ożywić. Jak ja mogę to zrobić? Może mam jakiś eliksir, który może to sprawić? Nie wiem. No i co? Panie, nie udało mi się mrocznego zajumać. Kurde, on jest biedny, no nie dziwię się, tyle odwalił, głodny, śpiący. No pewnie dzisiaj nie zdobędziemy tego dziadostwa, ale no cóż, no cóż mam zrobić, cóż mam poradzić? Pij sobie. Nie, odpręż się, tylko śpij. Aha, chcę go skrzesić tylko po to, żeby go skrzyczeć. To jest moja morda. Janusz Alto to jest po prostu debeściak. Prawda. Naprawdę, naprawdę, ale naprawdę. Chcę go skrzesić tylko po to, żeby się na nim wyżyć. Znaczy, to nie jest piękne. To jest bardzo piękne. Ej, mordo. Ty byś pewnie przekładał jedzenie wobec spania, także weź na chwilę stań, bo przypominam, że tutaj mamy jeszcze trochę żarcia w ekwipunku. No przynajmniej powinniśmy mieć, ale z jakiegoś powodu nie widzę w ogóle tego jedzenia tutaj, także bardzo śmieszne. A nie, jest, okej. Okay. Jest. O, podła, czyli to się psuje jednak w plecaczku. O no, najgorzej. Po co mi takie coś? Dobra, trudno, będzie ewentualnie żygać. O, i żyga. A zjedz to wszystko. Jiri.
Ryj i śpi. No to dupa, naprawdę niewiele co zrobimy. Chyba, że po prostu wpiszę mojego the best koda, który umożliwi nam powstrzymanie naszych potrzeb fizjologicznych. Dzięki temu teoretycznie powinniśmy więcej móc questów wykonać. Myślę, że to jest w sumie spoko opcja. Potrzeby statyczne i szukaj przygód. Ile nam w ogóle zostało? Kurde, jeden dzień najgorzej. Przeglądałam mody, bo właśnie zastanawiałam się, czy istnieje taki mod, który umożliwiałby troszeczkę więcej spędzić czasu simom na wakacjach i znalazłam taki, który pozwala nawet do 1000 dni. Ale uznałam sobie, że trochę przesada i nie potrzebuję aż tyle. Niego nie ściągnęłam i teraz w tym momencie właśnie się wkurwiam, że tego nie zrobiłam. Zbadaj smoczą jaskinię. A mogę! Jaka ładna! Dzień dobry, smocza jaskinio. Tutaj przychodzi smoku prawdziwy do ciebie. Wow. Badaj. Się zrzygał prosto temu smokowi do mordy. To jest gigaczat, ja wam to mówię. Aha. A, dobra, okej, okay. Tutaj mamy... Dobra, bo już się bałam, że coś się zbugowało. Ale ładne. No i co? Czy wy tu coś widzicie podejrzanego? Czy po prostu możemy przejść? Spróbujmy. Okej, okay. Taka po prostu sa ozdóbka. Ale chyba tak nie powinno być, bo przecież mamy tutaj możliwość wejścia. No dobra, nie kłócę się z tą grą. Trochę też nie mam czasu na pieprzenie. Bo jak wcześniej wspomniałam, mamy tylko jeden dzień. Tych przespaniałych wakacji. Uuu, tu się zaczyna robić grubo. Grubo jak Nikalto, hehe. Dobra, potrzebujemy tutaj stąpnąć, tak? Jak go popchnę, to... Aha, to coś daje. Tam były stópki, a my użyliśmy tego, ale mimo to i tak gra gitara. Ej, badaj to jeszcze. Poproszę. A, nie mamy klucza. O, kasa. I to już? Koniec? Ej, nie, mam wrażenie, że coś tutaj srogo ominęłam. Poczekajcie, zbierz łup. Miałam ale zbadałam teoretycznie. Nie mam tutaj klucza. Pytanie, czy jak się zamelduję, to czy mi to babsko da? Jeszcze klucz, żebym mogła tam dalej lawirować. Bo nie mam żadnego klucza. Jak mi nie da, to wezmę i użyję zombifikacji. Ja nie mam zombifikacji. Jakie mam beznadziejne te eliksiry. Dostarcz tyle kawałków platyny. Kurde. Co ja gram? Simsy czy jakiś Minecraft? Podnieś platynkę. Podnieś platynkę. Na szczęście to jest w miarę łatwe. W sumie powinnam się cieszyć, że taki quest, a nie inny. Ja ten czas na wakacjach naprawdę zapierdala za bardzo. Jak w życiu normalnie, nawet właśnie a propos mojego gównianego urlopu, to mi ten czas tak szybko leci, a miałam tyle planów, a nic z tym nie zrobiłam. A dajcie mi spokój, naprawdę. Masakra. Jedyne co, to chociaż jestem dumna z siebie, że troszeczkę w te Simsy zaczynam cisnąć. No i co, dostarczył tą platynę, czy nie? Głupi kutafonie. No bo ona w ogóle wymigrowała gdzieś tam. Jestem, co to za Benny Hill, zanim tam do niej dotrze, to już będzie 12. Halo! Dostarczcie taka... Lapis lazuli, to teraz to już naprawdę Minecraft. No i co, pewnie teraz już mnie wywali do domu. A w dupie, wiecie co, chyba pobiorę tego moda na 1000 dni. A zestramy się tutaj. Na pewno przez 1000 dni ogarniemy wszystkie questy. Jeszcze jeden. Ej, jeszcze mnie nie wywalają. 3x3. Chyba jeszcze cały dzień musi minąć 3x3. No dobra. Gdzie jest jeszcze ten lapis pieprzony tutaj? Dzień dobry, lapis. No i przy okazji mamy jakieś chwasty. A też się sobie weźmiemy i to też. A co tam? A to on!
Boże, jakie beznadziejne są te misje, naprawdę. Dostarcz klejnoty, no dostarcz. A ten nagle się obudził, że chce kwiatuszki sobie zbierać. Jesteś taki bardzo gangsterski w tym momencie. Janusz, Janusz! Ej, a to przypadkiem nie jest ta babka? A gdzie jest ten babek, czy tam babkę, co można kupować za punkty wizy jakiejś rzeczy? Może tam przedłużymy sobie. Dostarcz pierdzielenie takie. Ja chciałabym się dostać do jakiegoś tego, do jakiegoś grobowca. Ej, poczekaj, zerwę ci kwiatka z twojego ogrodu. Chyba to jest dużo dosyć warte. Ta gangrena. Rzadkie. No i dobrze wyszło i fajnie. O tak, to jest ta baba, co ten. Możemy coś u niej kupić? Poczekaj. Chyba nie. Mamy tylko te negatywne, brzydkie rzeczy z modów, że możemy jej skręcić kark na przykład. Nie teraz. Na razie musi nam pomóc. Kup obiekty. Sprawdźmy, czy możemy coś w ogóle, cokolwiek. Ma coś nas stać? Piasek zrozumienia? Co to jest? Chociaż zwykle nie przyznają się do tego nawet najbardziej doświadczeni poszukiwacze przygód, wykorzystują piasek zrozumienia, aby... Ale jazz. Nie, dobra. Mam to w dupie. To co? No to kolejna przygoda. Mam nadzieję, że w końcu będzie coś ciekawego. A nie znowu. Zbierz to, a zesraj się. Nie, ja tutaj chcę coś sobie poeksplorować, jakieś piwnice. Zbierz tyle śmieciowych reliktów. No znowu, ale na szczęście wtedy się obkupiłam w multum takich gówien, także na spokojnie. Ale gówniane są te questy, ale mnie ta gra wkurza. Już chciałam użyć na nim... On ją chyba rozpacza po tej lasce, co ją zabiliśmy. Już chciałam właśnie na nim też użyć pistoletu, ale... Dobra, coś innego. Jakiś teleskop mamy dostarczyć, także niech sobie jeszcze chwilę pożyję. Do tej baby znowu idziemy. O! O! Znowu do niego idziemy? O! O! To fajnie. Dobra, teraz będzie najgłupsza głupota w tym wszystkim, ponieważ mamy przekonywać Simów do czegoś tam. A, jego dziwo nie mogę. Myślałam, że też mogę. Gdzie powinno być najwięcej Simów? Gdzieś tutaj, ale... Kurde, a nie mogę gdzieś na własną rękę sobie znaleźć jakiegoś grobowca? No tak to ja się pierdzielę z tym, nie wiem po co w ogóle. Te questy są irytujące. Kup to, znajdź to. Śmiecie poszukaj, a powiedz trzem Simom, żeby zamykali świat, wyłączali światło. A co, jestem ich matka? Sam se grzeb w śmieciach, ja jestem Nikalto. Co to jest w ogóle? Czekaj, czekaj. Ej, to podejrzanie wygląda, to nie może tak wyglądać. Myślę, że tutaj gdzieś jest jakaś skampiona grota. No, patrzcie, już tutaj mamy nastąp. O, proszę bardzo. No i mam w dupie te questy. Mogę być dla siebie szefem. Nie potrzebuję żadnych pachołów, którzy będą mi mówili, co mam robić. Jak mam szyć przede wszystkim. No i co? Tu się coś uruchomiło. Dobrze, poproszę. Co my tu mamy? Akurat chyba śmiecie dla tego gościa. Nie, to już jest chyba aż za bardzo śmieć nawet dla niego. To pewnie będzie jakaś skrytka. A nie, to smocze monety. Czemu nie mogę? Przejść przez drzwi. Potrzebuję klucza, czyli jednak potrzebuję tutaj iść do tych cweli. No i gorzej. O nie. Co, zaczyna ta gra mi działać na nerwy. Pomimo tego, że mam ten testing cheat włączony. Pewnie na targu jest dużo osób. Ją pewnie już mogę przekonać. O, mogę. Dobra, tu ta gruba idzie. To ta...
Ej, a co to za LGBT tutaj? Ona chyba, ta paparazzi miała się ten... To chyba o niej mówiłam na początku, że idealna partia dla naszego grubaska, a tutaj... Ej, w twy? Co to za LGBT? No już się kłócą. To chyba bardzo ciężki związek. Nie patrząc oczywiście na jej wagę. A przekonaj ją. Tak? Przekonałaś ją? Przekonałeś? Może jakiegoś sprzedawczyka też przekonamy? O, możemy. No to fajnie. Giteusz. On nie chce. To ci pomogę, mordo. Proszę bardzo, już będziesz przekonany. Ala. To może tego. Proszę. Mendo. Daj się przekonać. No. Aha. Dobra, i teraz dasz się? Yeah. No i dupa, no i musimy tak wykonywać te rakowe misje, bo inaczej nie da rady. Bubu. Bubu. Mamy 800 simoleonów. Poczekajcie, mam nadzieję, że ta baba jeszcze nie idzie spać. Spróbujmy jeszcze raz. Może mamy tych monet już troszeczkę. Chociaż szczerze wątpię, ale nadzieja umiera ostatnio, tym bardziej, że i tak zaraz będziemy musieli stąd spadać. Ja tutaj cały czas pod moim tym ślepym okiem miałam w ogóle, kurde, piwnicę. Aha, i w ogóle nic u mnie nie kupiłam. Dobra, walić tu. Kto mi tutaj przerywa moje piękne eksploracje? Proszę, nie. Ojej, mamy tutaj monetki. Tu mamy jakieś zamknięte cosik. Ja. Elegancko. Ukradniemy sobie to. Czytaj. Ma. Co tu jest napisane? Aha. dobra, wybaczcie mi to, ale jakoś nie chce mi się tego czytać. Wiem, jestem zła, okropna i obleśna. Przepraszam. Jezu, jakie to jest w ogóle molochowe. Ej. I nie ma żadnej pułapki? Najbardziej, znowu potrzebuję jakiegoś klucza. To jest to oszustwo jedno wielkie. I znowu nic tu nie zrobię. Tutaj jakby coś było zamkniętego. Ale nie. A tak fajnie mi się wspominało ten dodatek. A coraz bardziej mam wrażenie, że mam jakiegoś rage'a. Dobra, no to co, i tak zostało nam niewiele tych wakacji, więc chociaż jak tutaj powrócimy, to będziesz mieć rozpoczętą jakąś misję, więc szukaj przygód, mam nadzieję, że zdążysz. Odzyskaj antyczny relikt. O, to brzmi fajnie. A już mogę go w ogóle dostarczyć, pewnie nie zdążę. Nie! Najgorzej. Ej. Ale chyba dostarczyłam. Bo jest tle, ta muzyczka, że coś się powiodło. Ale jest. Ale jest. No i co, teraz zbugowałam grę. Co to za dźwięki w ogóle? To jest wszystko creepy, boję się. Ej, serio. Jak jakaś laleczka Chucky. Ja chyba nie chcę. Drzewo okrągłe, znajdź okrągłe drzewo. No to, ta gra chyba, nie wiem, śmieje mi się teraz prosto w mój pryszczaty ryj. Lampa. To? To? To! Jest! Grill. Kurde, jestem ślepa, ja tu gówno widzę. Jeszcze każą mi grill znaleźć. Tu jest tyle małych elementów, że niech się walą. Wile walą. Czy ja mogę już wrócić do mojego pięknego Sunset Valley? Hello? Strzelnica. A, o, jestem. Fajnie. Dzień dobry. Trochę mi, kurde, nie wyszły te wakacje, mam takie wrażenie. O, ona muszę podpisywać jakąś książkę, to niech spada. Ktoś ma tu jakieś urodziny niby. Jessica.
Jezu, czemu to dziecko jest dalej łyse? W sumie możemy jej chyba urodziny zrobić. Przy okazji ją wypchniemy na studia, znaczy tam do szkoły. Z internatem. Na studia to nie, niech sobie pomarzę ewentualnie łyse dziecko. Dziecko z peruką. Tutaj jest, proszę bardzo, w peruce, a tu już tej peruki nie ma. Jeszcze wykapana ta wita, to jest chore. No co, no rośniesz czy nie? Głupi gadzie. Jezus, Maria, dupa, Nika dzwoni. Proszę odebrać. Pregnancy option. Nie wiem, czy chce, żeby on... On jest w wiecznej ciąży, bo on jest taki gruby. Jezus Maria. Ej, to jest Vita. To jej Vita. Ona otrzymała chyba jakąś losową aspirację. Już nie pamiętam, jakie miała. Pewnie pechowca jej wylosowało. Zaraz, poczekajcie. Na włochate lamy. Dał się w bójkę. Ma urodziny. Consort Age. Aha. Czyli nie napisało mi w sumie, jaką. A może napisało, po prostu ja to skipnęłam, nie? Może tak być. On w ogóle chce iść do pracy, co za psychol. Dobra, jeszcze raz może sobie pójdziemy do tej eliksirowni, bo why not? Może się przerolowały te eliksiry. I będziemy chyba kończyć ten pasjonujący odcinek o podróżach. W ogóle kogoś mógłbyś poczęstować tym bulionem gwiazdorstwa. Mam wrażenie, że Vita troszeczkę na to zasługuje jak najbardziej. Umieść. No właśnie, ja chcę to umieścić, wiesz, mordo? Kurde, nie, dobra, w dupie mam tą grę. Zaczyna mnie rage'ować. A przede mną jeszcze The Sims średniowiecze, które obiecywałam, a tam jest 50 tysięcy razy więcej tytania niż tutaj. Myślę, że polegnę i ta seria nie będzie zabawna. Mam wrażenie, że w ogóle nic nie jest zabawne. Eliksir zaawansowanego DNA. Ej, to też brzmi... Nie było tego... Mamy grubą rybę! Fajnie. Aż z tego wrażenia wykupię wszystko. Czyli mogę kogoś w ufoka zamienić. I nawet chyba ja wiem już, kogo zamienię. W ogóle trzy eliksiry pobudzające. Spoko. Dobra. Poczekaj, tą grubą rybę... Czyli ja miałam grubą rybę, bo ona się tutaj nie pojawiła. Czyli po prostu ja jestem ślepa. Aha. Aha. Tutaj butelkowane wilkołactwo. Ej, no. Co się okaże, że kompromitacja, bo ja jestem ślepa. Chuj niezgody. Co jest do jasnej cholery? Ej, czemu ja nie widzę w ogóle tego eliksiru, pomimo tego, że na pewno kupiłam. Tu jest wilkołactwo. To raczej to się stakuje, tylko to, co powinno się stakować. Korektor osobowości, dotyk Midasa, Kutasa. Nie, nie wiem, nie rozumiem. Halo, dlaczego ja tego nie mam, jak powinnam to mieć? Flaszka silnego snu, przeciwna osobowość, kloner. Mermatic? O, mam... Chyba to jest na ten... Albo w sumie nie wiem, czy to jest nabycie tym, nabycie syrenką, dlatego musimy na jakimś obiekcie testowym to wytagować. Ale oczywiście to nie będzie ktoś losowy, więc na przykład na Loli. Why not? Też nie, bo ona jest tą wróżką. To może na Witce. A co tam? Podejdź tutaj. No gdzie ja mam ten eliksir? Tu mi się zespawnował gdzieś tu. Nie. Jestem ślepa. Ratunku. No bo powinien być taki brązowy, podłużny, nie? Niezgody. Osobowości, wielkołactwa. Midas. Ja nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Ale tam to. To jest coś dziwnego.
Rzuć eliksirem, wy, Grażynka, dawaj, wita. Wita, mordo, honotu. Musimy zobaczyć, co to jest. To jeszcze się zbagowało. A, no, rzeczywiście, to jest syrena. Nie po co nam wita jako syrena, naprawdę. No i też w sumie niech ma od losu, jak chce, niech będzie tym. Niech będzie gwiazdą na pierwszym poziomie gwiazdorstwa, niech ma. Yeah. Dobra. Ten odcinek nie miał sensu, ale troszeczkę się wyżyłam. Jest lepiej, mam nadzieję. No, więc Pato Altuski z nami. Trzymajcie się, pa!